you for coming home. Sorry that the chairs are all worn. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, maybe eaten away. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you. Po zabetonowaniu golfa, oddałem go do warsztatu. Ciekawe jak wyszedł remont. Golf jest sprawny, szeroki i drogi. Mam nadzieję. Na zewnątrz wszystko ok. Okazało się, że rura wydechowa poszła do wymiany. Wypróbujmy go na trasie. Hamulce sprawne, silnik pracuje normalnie. Ruszam w drogę. Przyjaciele szaleją na drodze. Też golfami. Hehe. No tak, karambol na autostradzie. Nie ma kto tego posprzątać. No, zgubiłam gdzieś po drodze przyjaciół. Oho, jedna zguba się znalazła. Dziwny PL. Ups, trochę bolało. Ajajaj, ojojoj. Cuk. Ten cuk. Zresztą drewniany. Haha. Ogólnie rzecz biorąc, golf jest w porządku, naprawa się powiodła. Witam Państwa. Koło Latarni Cudów spotkałam naszego mistrza driftu, Transama. Niestety nie miał czasu na wywiad. Popatrzmy przez chwilę na jego trening. Znowu zderzenie, pewnie awaria układu kierowniczego. Naszemu mistrzowi jednak to nie przeszkadza, kontynuuje trening. Czyżby szykują się jakieś zawody w drifcie? I to w ruchu ulicznym. Ojej, drobny karambol. Już wszystko w porządku. Niestety, mistrz musi już pędzić na umówione spotkanie ze swoimi fankami. Służby drogowe zawiodły na całej linii. Przypadkowi kierowcy musieli likwidować karambol przy Latarni Cudów. Nawet nasz mistrz poświęcił parę cennych chwil na usuwaniu zepsutych pał na poboczu. Ciężko jest zepchnąć uszkodzone samochody.
Blokada drogi po paru chwilach została usunięta, a co na to nasze służby drogowe? Wkrótce, mam nadzieję, dostaniemy wyjaśnienia. Następny problem pod latarnią cudu. Słynna już na całe Oahu dziura. Czy ma być symbolem tego miejsca, czy tylko pułapką na nieuważnych kierowców? Co o tym myślicie, kochani widzowie? Bo służby drogowe nie mają czasu zająć się tym problemem. Materiały prezentowała ona. Życzę miłego popołudnia. Jeden z ostatnich moich wyścigów w karierze jednego gracza, krótki, acz dynamiczny. Hehe, sporo stłuczek. Z powodu auta, Saren S7, tu in turbo. Rewelacyjne przyspieszenie, bardzo szybkie, lecz kapryśne, trudne do kierowania. Zwycięstwo, jedno po drugim, złote puchary. Szybko, coraz szybciej, aż do utraty pchu. Szybkość wbija w fotel. Za szybami mugają lekko rozmazane drzewa i domy, a ty pędzisz na złamanie karku za punktami, nagrodami. I wkrótce koniec wyścigów, zostaną nudne podwózki modelek i autostopowiczów. Pozostanie rywalizacja online graczy z całego świata. Dzień Salena, klasyk Salem, puchar Maserati, słynny Tantalus i wyścig milionerów. Jest nagroda do odebrania. Jeszcze jedno auto, żółty Volkswagen, W12 Coupé. Życzę szerokiej drogi. Dziękuję.